Radio Wnet, www.wnet.fm. Już za tydzień Wigilia, dzisiaj jest 17 grudnia, rok 2018, godzina 7.10, Radio Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości, Radio Wnet. Poranek Wnet, 17 grudnia, patronem dnia jest dzisiaj święty Łazarz, biskup i święty Jan z Maty, prezbiter. Imieniny obchodzą Łazarz i Florian. Do przesilenia zimowego pozostało tylko 5 dni, w tym roku dzień zacznie się wydłużać od 22 grudnia. W Krakowie słońce wzejdzie o 7.32, a w Warszawie nastąpi to 7 minut później. Zachód najpierw w Warszawie o godzinie 15.22, a później w Krakowie 15 minut później. W Warszawie i Krakowie dzisiaj głównie chmury, niewielka szansa na śnieg. Trochę śniegu leży na ulicach Warszawy, na wschodzie Polski tego śniegu znacznie więcej. A czy w Krakowie jest śnieg? O tym się przekonamy, bo już jutro poranek wnet z Krakowa, z samego centrum, z ulicy Świętej Anny. Temperatura odczuwalna w Krakowie minus 7 stopni Celsjusza, w Warszawie minus 4 stopnie Celsjusza. W obu miastach łagodny powiew wiatru. Tak to jest, ale poranek, proszę Państwa, zaczynamy od informacji, która wczoraj przyszła ze Strasburga. Wczoraj w szpitalu w Strasburgu zmarł Bartosz Niedzielski. Piąta ofiara śmiertelnego zamachu z 11 grudnia. Pracował w Parlamencie Europejskim i znałem go z widzenia. Jestem wstrząśnięty. Nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie on został śmiertelnie ranny. Tak napis, cześć jego pamięci. Tak napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze. Przy telefonie jest Zbigniew Stefani, który jest w Strasburgu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, redaktorze, witam państwa. Kim był Bartosz Niedzielski? Cóż, dla wspólnoty, polskiej wspólnoty mieszkającej w Strasburgu, był to przede wszystkim działacz społeczny, bardzo zaangażowany w życie tej wspólnoty, w życie kulturowe, w życie oświatowe. Był on wiceprzewodniczącym organizacji polonijnej działającej w Strasburgu, organizacji Polaków żyjących w Alzacji, Association des Polonais d'Alsace. Był on również zaangażowany w zespoły o charakterze kulturowym. Tak więc była to osoba bardzo zaangażowana w życie Polonii, w życie tej wspólnoty. Wspólnota w Strasburgu jest wstrząśnięta tym wydarzeniem, albowiem dochodzą właściwie tutaj głosy, iż tutaj niestety w świętej pamięci już Bartosz Niedzielski próbował tak naprawdę powstrzymać zamachowca, no, który zabijał kolejne osoby. No i właśnie próbując go powstrzymać, tak naprawdę zginął, oddał swoje życie. Takie informacje można usłyszeć w drugim obiegu. Jednakże jego śmierć jest prawdziwą tragedią. Młody człowiek, osoba, którą tutaj właściwie wszyscy znali, wszyscy Polacy, że coś tak długo znali, ci, którzy angażują się w jakikolwiek sposób w życie tej wspólnoty, znali Bartosza Niedzielskiego. Pochodził on z Katowic. Był to wieloletni już właściwie mieszkaniec tej wspólnoty. Tak więc będzie nam go brakowało i cóż powiedzieć, wielka tragedia, wielka strata dla wspólnoty Polaków żyjących w Strasburgu. Czy jakieś szczegóły tej heroicznej postawy Bartosza Niedzielskiego są znane? Otóż dowiadujemy się o tym właściwie z polskich mediów, albowiem francuskie media o tym piszą bardzo niewiele, wręcz prawie w ogóle. Z tego, co mi wiadomo, jednakże, jak już wspomniałem, są to informacje z drugiego obiegu, tak więc tutaj nie daję sposobowej gwarancji, ale z tego, co można dowiedzieć się, to świętej pamięci Bartosz Niedzielski usiłował powstrzymać samochodca, który podobno chciał wejść do klubu z bronią, no i tam strzelać właśnie do osób przebywających w tym klubie. No i właśnie w wyniku tego działania tak naprawdę został zastrzelony. Tak więc wiadomo, że w każdym razie próbował go powstrzymać, próbował w jakiś sposób przeciwdziałać działaniom zamachowca. No i to doprowadziło do jego tragicznej śmierci. Jednakże w każdym razie, jakkolwiek jego śmierć by nie wyglądała, jest to śmierć tragiczna. Bardzo młody człowiek, jak już wspomniałem, bardzo zaangażowany w życie wspólnoty. Osoba, którą właściwie tutaj lubili wszyscy szanowali. Od lat był nam tutaj wszystkim znany. I trzeba dodać, że razem z Bartoszem zginął jego przyjaciel, który przyjechał do Strasburga, przyjaciel z Włoch przyjechał, razem byli w tym klubie i razem starali się powstrzymać zamachowca.
Faktycznie, faktycznie zginął również jego przyjaciel, jak i również, jak już pan to wspomniał, trzy kolejne osoby, albowiem ta liczba tych ofiar śmiertelnych wzrastała w miarę upływu dni. Nadal pozostaje w szpitalu 9 osób ciężko rannych w związku z tym zamachem. Tak więc sytuacja tragiczna. Strasburg próbuje powrócić do normalnego życia. Wczoraj został oddany hołd ofiarom. W Strasburgu ten hołd oddali politycy lokalni, radni, działacze samorządowi, społeczni. W zeszły piątek do Strasburga przybyli najpierw minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner, a następnie Emmanuel Macron. Targ świąteczny został ponownie otwarty w piątek rano. Strasburg więc próbuje powrócić do, w cudzysłowie, normalnego życia. Jednakże w Strasburgu o wiele więcej niż o świętach mówi się o tej tragedii, która miała miejsce, przecież do której nie musiało dojść. Być może tutaj zawiodły procedury antyterrorystyczne. Wiele pytań, mało odpowiedzi. Jak się stało, jak do tego doszło, że zamachowiec dostał się z bronią do centrum miasta, gdzie przecież są checkpointy kontrolne. Następnie jak to się stało, że właściwie kilkanaście, wręcz kilkadziesiąt minut chodził on swobodnie po centrum miasta, strzelał do kolejnych ofiar. Jak to się stało, że zbiegł z miejsca tych tragicznych zdarzeń, następnie zajęło to dwa dni, aby go ująć. Tak więc wiele, wiele pytań i te pytania dominują tutaj rozmowy na ulicach w Strasburgu. Właściwie pytania te są częściej słyszalne, jeżeli opowieści, relacje dotyczące przygotowań świątecznych. A jak sobota i żółte kamizelki? Otóż zdaje się, iż protest żółtych kamizelek nieco stopniał. Jest to z pewnością uwarunkowane apelami, które miały miejsce nad Sekwaną. W zeszłym tygodniu chodzi tutaj o apele no nie tylko polityków, ale również samych żółtych kamizelek. Mówię tutaj o tej frakcji, która dąży do rozmów z prezydentem Francji. Nazywają oni się sami wolne żółte kamizelki. Tak więc francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oszacowało, iż w tych protestach w tą sobotę wzięło udział około 66 tysięcy osób na terenie całej Francji. Również skala ekscesów była nieporównywalnie mniejsza do tej, z której mieliśmy do czynienia tydzień, dwa czy trzy tygodnie temu. Dzisiaj rozpoczyna się wielka debata narodowa, którą zarządził prezydent Francji. Otóż Francuzi mają składać swoje roszczenia, swoje propozycje we wszystkich merostwach, gdzie są otwarte punkty w tym celu. Prezydent Francji chce rozpocząć debatę, no właśnie, o regionach, o tym, co regionom dolega, jakie są kłopoty w tych regionach. Jest to z pewnością jeden z elementów, który ma doprowadzić do zakończenia tego kryzysu. Jednak kryzys nie jest zakończony, ponieważ z pewnością Francuzi będą oczekiwali już po świętach na realizację tych obietnic Emmanuela Macrona. Obietnic bardzo wiele. Mają one kosztować 15 miliardów euro. Pytanie więc, czy francuski budżet zwyczajnie stać na te obietnice? Pytanie również, jak w tej sytuacji francuski budżet zostanie dopięty w sposób, aby jednak utrzymać kryteria konwergencyjne Unii Europejskiej, czyli te kryteria kopenhaskie, mówię tutaj o pułapie deficytu 3%. Już pojawiają się we Francji głosy ekspertów, iż nie da się tego pułapu utrzymać, tak więc być może czeka nas jakiś konflikt, albo przynajmniej napięcie na linii Paryż-Bruksela. Tak więc wiele pytań na tym etapie, konflikt ten został zamrożony, właściwie dosłownie zamrożony, ponieważ we Francji pojawia się powoli zima i to z pewnością również wpływa demobilizująco na protestujących. Wszak jednak na tym etapie nadal trwają blokady na różnych rondach, zadach drogach departamentalnych. Proces więc trwa, jednakże na tym etapie właściwie Francuzi wchodzą w okres zimowy, w okres wakacyjny, w okres świąteczny i z pewnością kolejne etapy tego konfliktu, tego sporu, tej debaty narodowej będziemy obserwowali już od stycznia roku przyszłego. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję ze Strasburga. Zbigniew Stefanik był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:19, dzisiaj jest 17 grudnia, a 17 grudnia wspominamy to, co działo się na Wybrzeżu w 1970 roku. Masakra. Znają Państwo oczywiście i szczegóły, i detale tej masakry, a my posłuchamy piosenki, którą śpiewa Kazik, a śpiewał ją dlatego, że powstał film Czarny Czwartek. Radio Wnet, www.wnet.fm. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.